Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bety World of Tanks na PS4, która miała miejsce od 4 do 6 grudnia. Jest to gra bardzo taka taktyczna, jak pewnie większość was wie, bo ta gra jest dostępna na PC-ta, z którego słynie, no i również na Xbox One, jak dobrze pamiętam. Teraz przyszedł czas na PlayStation kolej. I muszę wam przyznać, że to jest praktycznie ta sama gra, którą znamy wszyscy z PC-tu. To jest 1:1. Także nic nowego tutaj praktycznie nie uświadczymy, poza kilkoma mapami i czołgami, które zostały dodane na potrzeby tej wersji. Miała być też ładniejsza grafika, ale niestety nie jest. Ta wersja na PS4 jest dużo, dużo brzydsza niż wersja PC-towa. To jest naprawdę taka bardzo uboga grafika, jeżeli chodzi zwłaszcza o World of Tanks, a już w ogóle grafika odstaje, jeżeli chodzi o standardów PlayStation 4. Ale niemniej jednak gra jest świetna. Problemem jest takim największym, poza tym, że tak jak możecie zobaczyć na tym filmiku, występowały czasami lagi i problemy właśnie z połączeniem. Największym problemem jest sterowanie, ponieważ sterujemy za pomocą jednej kulki, czyli jeżeli chcę jechać do przodu, używam innej kulki i tej samej kulki używam wtedy, kiedy chcę skręcić, co automatycznie sprawia, że kiedy skręcamy, często nam po prostu ten czołg zatrzymuje się i po prostu, no, przestaje jechać, co nie jest dosyć komfortowe. A niestety nie było możliwości zmiany sterowania w tejże becie, także trzeba było się albo przyzwyczaić i przystosować, albo po prostu męczyć. I no niestety to mnie boli, że tak świetna gra, która naprawdę bardzo dużo przy niej spędziłem czasu na komputerze i prawdopodobnie jeszcze do niej wrócę, została tak schrzaniona, jeżeli chodzi o wersję konsolową. Bo naprawdę myślę, że wielu sięgnie po ten tytuł, tym bardziej, że jest on free to play, ale też chodzi o to, że po prostu jest bardzo, bardzo ona dobra i bardzo znana, także na pewno wielu będzie chciało samemu się wypróbować, skoro wyszła na konsoli. I moim zdaniem, jeżeli to wyeliminują i jeżeli poprawili grafikę, to myślę, że to byłaby najładniejsza i najlepsza pozycja free to play dla graczy PlayStation 4. To tyle z moich wrażeń. I pamiętaj, widzu, nieważne co lubisz, jak grasz, jesteś graczem. Ładowany i gotowy. Uważajcie na to miejsce! Weszło jak masło, przeciwnik oberwał! Wróg nas widzi!
bazę. Życie!